Wzywam Cię, przyjdź, umocnij mnie, oddal mroku cień, jasny rozpal dzień. Twój jest czas i świat, pełnią boskich praw. Tyś natchnieniem i przebudzeniem, Duchu Święty. Chcę Wam powiedzieć, moi drodzy, o zawierzeniu. Wczoraj mówiłem, bo to jest ciąg dalszy, powierzenie się opiece Ducha Świętego. Duch Święty, przedstawiając się nam, mówi, że jestem Duchem Odnowicielem, który wszystko czyni w nowym. Czytasz w Piśmie Świętym, że zmieniam ludzkie serca z kamienia na półserce ciała. To czynię. Niektóre serca jednak zamknięte są na moją łaskę. Wtedy pragnę posługiwać Cię Twoim sercem, aby znaleźć drogę do nich. To zdanie było dla mnie motorem, że Was poprosiłem, napiszcie po 20 imion. To było taki worek, niosłem. Ponad 20 tysięcy ludzi omadlaliśmy i dla nich walczyliśmy o łaski. I teraz Duch Święty mówi, nie proszę Cię o nic szczegółowego, tylko o wielkie zawierzenie mojej dobroci. Kiedy zawierzysz się mojej dobroci, wysłucham Cię. Odnowię wszystko wedle mojego zamysłu, który jest uobecnieniem mojej dobrej i miłosiernej woli. Oto wchodzę w krótką analizę, bo tu mam pierwszą odpowiedź legitymacji. Słowa, które nam podziękował, podyktował Duch Święty. Duch Święty, źródło dobra i miłości. Twojej dobroci zawierzam całe moje życie. Duch Święty błaga, zawierzcie mojej dobroci. Pragnę bez zastrzeżeń przyjąć Twoją wolę i uznać jej wyższość nad moimi zamiarami. Bez zastrzeżeń przyjąć Twoją wolę. Nie ma pytań. Nie ma żadnych uwarunkowań. Dam Ci wolę, ale mi zrób to. Daj czyste, ślepe rzucenie się. Nie ukrywam, ale tego zdania nie rozumiem. I uznać jej wyższość, czyli wyższość woli. Ach! Bo ja ciągle czytałem Twoją wolę, a myślałem moją wolę. No i co każ mi to? Teraz jasne. Pragnę przyjąć, bo ja mówię. Ja myślę, że Duch Święty naszą wolę przyjmuje i coś nie pasuje, nie zatrybie. Jest. Że uznam wolę Boga, jej wyższość woli Ducha Świętego nad wszystkimi moimi zamiarami. Wierzę, że Ty jako Stwórca piękna i harmonii, pragniesz dobra dla mnie i dla całego świata. Tu Święty mówi w naszym orędziu, w swej naturze dążę do piękna i harmonii. Odnawiam wszystko według mojego zamysłu, który jest uobecnieniem dobrej i miłosiernej mojej woli. Czyli poddajemy się zamysłowi Ducha Świętego, niech nas prowadzi, umacnia. Pragnę wolnym sercem przyjąć Twoją wolę we wszystkim, co postanowisz dla mojego dobra. To już rozumiem, to jest wypadkowa przyjmowania wszystkich zdarzeń, jakie przychodzą w nasz
naszej rzeczywistości jako inicjatywa i działanie Boga. Nie, że przypadek czy szczęście. Obiecuję starać się we wszystkich sił pokornie znosić się przeciwności i cierpienia, które pojawiają się na mojej drodze. Dziś się mi udało. Celnąłem się w głowę. Normalnie bym sobie coś powiedział o czymś czasno. Tak dziś to oddałem Duchowi Świętemu. I to jest dziś w moim przypadku dosyć duży sukces, bo wiem, jak bym czasami zareagował. Tak się niespodziewanie celniesz. To dzieci, kto jest chłopem, to mnie rozumie. Bo... A Duch Święty obiecuje mu starać się ze wszystkich sił pokornie znosić wszystkie przeciwności. A dziś już na traktorze byłem przekonany, że się przewrócę. Stanął. To też cud Ducha Świętego. Jedna nieuwaga dzieci. Bogu dzięki, że kusiarka była po prawej, a nie po lewej stronie. A dziś kilka razy go wzywałem, dzieci. To... I trzeba wszystko przyjąć, co nam daje Duch Święty, że to jest dar, dobro, które dla mnie zsyła. Wierzę, że jesteś miłością wszechmogącą, i możesz odnowić oblicze tej ziemi, tej biednej, opustoszałej ziemi, aby na powrót oddawała Ci chwałę tak, jak było na początku. To jest zdanie dla nas pełne nadziei, że może być teraz tak, jak było na początku, harmonia. Że raj może stać się udziałem, moi drodzy, tej ziemi. Że Duch Święty może to odnowić. To każdy z nas indywidualnie zawierzał Duchowi Świętemu losy świata i całej ziemi. Dziś to był duży zryw modlitewny, bo my i Łącza to jest kilka tysięcy ludzi, którzy błagali o łaski. Więc szatan na ziemi polskiej jest ogromnie osłabiony, jakby 20 tysięcy poszło ludzi pod obróbkę Ducha Świętego. Czyli to będzie pęczniało, będą rodziny następne. Oni tu przyjadą do Grzelini i mają na akt odnowienia, zawierzenia, więc każdy, kto przyjeżdża, musi na kartce naciąć kolejne 20. Żeby to pączkowało. Będą się panią Agatki pytany, obowiązko z kartką 20 osób, że ten swój trud wiarę składa na te osoby, aby Duch Święty tej łaski mu dzielił. Wierzę w Ciebie ponad wszystko. Przyjdź. Ja już poganiałem Pana, że to usłyszałem. Powiedz księdzu, że mnie nie poganiał. Mówiłem mu po hebrajsku Maranata, co jakiś czas przy ukazaniu. Niech się wypełni Twoja wola na ziemi. W tym kontekście umieściłem naszą legitymację i Słowa Ducha Świętego, kiedy on tu mówił o harmonii, o swoim zamyśle. Następnie Duch Święty przedstawia bolesną rzeczywistość. Na ziemi pełni osiągam w niewielu stworzeniach. I chociaż mam władzę rozporządzać światem tak, jak zechcę, nie jest to doskonała władza, bo zmuszona do używania środków przymusu. Jest dziś jedna modlitwa za córki chrzestne, jakieś niewiasty, gdzie prosto mówi Duch Święty, począśnij nimi, a dobrze. Plan Ducha Świętego jest bardzo prosty. Chcę odnowić oblicze świata na wzór tej rzeczywistości, jaką otoczyłem się w niebie. Dzieci, ale będzie wszystko proste i piękne. Duch Święty tu jasno mówi o nowej ziemi. O odnowieniu wszystkiego w Duchu Świętym. I teraz jest już miejsce na was.
Ta odnowa nie jest jednak możliwa bez ofiarnych i ufnych dusz. Stąd wam z całego serca dziękuję i Bóg zapłać za tą niedzielę. 1100 ludzi wciąż zapisało się do armii, moi drodzy, źródła pokoju Ducha Świętego. Przypominam, Duch Święty pragnie przez ten akt sprawować was władzę w sposób doskonały, a więc bez używania jakichkolwiek środków, nawet najmniejszego przymusu. I ta wielka radość, te dusze upraszają odnowę świata poprzez moją interwencję. To jest nasza jedyna broń. Wszystko powierzyć Bogu. I dlatego nie bójcie się ci, co nie przystąpili do tego wielkiej inwestycji w Boga. Mówi Duch Święty, na pokorne prośby odnawiam kolejne dusze i kolejne przeszczenie. Przeszczenia miasta, zakłady pracy, województwa, sejm, rząd. Dlatego też pomnij na moją prośbę napisaliście te 20 imion, ci co mieli przywilej 30. Miejcie świadomość, że wszystko, co oddaliście Duchowi Świętemu, zostało tego dnia odnowione mocą łaski. Działanie łaski Bożej ma to do siebie, że nie zawsze jest od zaraz. Ale Bóg zagwarantował, że tego dnia odnowione zostanie wszystko Jego łaską. Amen. Moi kochani, tak oto dokończyłem te myśli i tu dodam jeszcze parę pojutrze, bo jutro nie mam mnie, parę myśli, aby to dokończyć. Tam jeszcze pokażę prośbę Ducha Świętego, aby powstały źródła pokoju Jego na świecie i później już wracam do kontemplacji. Na jednym bloku Pani Agata je umieszcza, aby łatwiej było zrozumieć, co to jest zawierzenie dobroci Ducha Świętego.